jak wymawia się nazwę tej gry? Generalnie ja przyjąłem takie założenie z kolegą, z którym robię tą grę, że nie ma prawidłowej wymowy, ponieważ to jest w starożytnym języku kosmiczno-germańskim, który już jest językiem martwym, więc nikt tak naprawdę nie wie, jak to się powinno wypowiadać. Więc nie chcemy nikomu nic narzucać. My mówimy na to Lichtspiel, ale z tego co wiem, to jest zła wymowa. Dlatego jak ktoś chce nazwać tą grę, jakkolwiek chce o niej powiedzieć, to będzie dobrze. Więc nie narzucamy nic z góry, to jest w pełni interaktywna nazwa. Można z nią robić, co się chce. Widziałam gameplay w internetach wczoraj czy przedwczoraj. Bardzo mi się podoba trójkąt. Trójkątne kropelki krwi to jest zawsze coś, co mi sprzedaje grę. Jak długo ją robiliście? Robimy ją już rok i będziemy ją jeszcze robić pewnie pół roku, bo jest dużo pracy. Co do krwi, to nie jest krew, tylko to są cukierki, bo oni wszyscy są piniatami. To jest oficjalna wersja i z nich wypadają cukierki. To jest po to, żeby w grę mogły grać 12-latki? Tak. Nie, to jest krew, to był żart, tak naprawdę. Więc robimy ją rok. Zaczęło się od wczesnego prototypu, który robiliśmy po godzinach. Pokazaliśmy go na PGA w zeszłym roku. Teraz już w zasadzie grę mamy prawie skończoną, ale ze względu mamy jeszcze różne rzeczy biznesowe i deweloperskie do dogrania. Ile osób ją robiliście? 2 osoby. Szacuneczek. Kto robił co? Ja jestem większą połową naszego zespołu i ja robię grafikę, animację i część designu, a Rafał, którego tutaj nie ma, gdyż jest w UK-u na innych targach, jest programistą. Też troszeczkę robi designu i ogarnia też taki biz dev i ogólnie wszystkie te rzeczy, którymi ja się nie chcę zajmować. A dźwięki, muzykę skąd bierzecie? Dźwięki na razie są na placeholderach, będziemy jeszcze robić ostatecznie, a muzykę robi nasz przyjaciel Marcin Sonnenberg, który jest laureatem Red Bull Academy, jest bardzo zdolnym młodym człowiekiem i gdzieś tu był, ale się zmył. Robi nam cały soundtrack, tych kawałków pewnie będzie około 8. Ile ta gra ma gameplaya? Tak na godzinę. Zależy, jak jesteś dobra i czy chcesz ją przejść raz. Bo generalnie to jest gra, którą powinno się przychodzić w kółko, ale jeżeli chcesz usiąść raz i powiedzmy, jest to twój pierwszy raz, to 6 godzin powinno być ok. Plus, minus. Gdzie można pograć? Robimy Greenlighta w tym momencie, więc jak ktoś głosuje na nas, chce zagłosować, to nie głosuje. Jak przejdziemy Greenlighta, to może będzie jakaś opcja preorderu, dostępu do alfy, ale się zastanawiamy, bo chcemy jak najlepszą grę wypuścić na rynek, więc nie mamy ciśnienia na Early Access, wolimy to zrobić prawidłowo. Ale będziemy na pewno wysyłać też po drodze do jakichś youtuberów jeszcze, jakieś streamy będą, więc jak ktoś jest ciekawy, to... Tak, gra jest wizualnie obłędna i myślę, że tak, to jest dobry kierunek. Dzięki wielkie. Będę trzymać kciuki. Na jaką stronę odsyłać ludzi, którzy chcą Was śledzić? Zapraszam wszystkich na stronę lichtspiel.com, tam można głosować. Jest nasz trailer lichtspiel.com albo lichtspiel.com. Albo lightspear.com. Zrobię napisy. Bardzo ładny to anturaż. Jest w kolorze wszystko, utrzymujemy. Kolor jakby przewodni motyw jest wszędzie. Są lampeczki w tym kolorze. Staramy się jakby podkreślić ten ambience tutaj, tą przyjemną atmosferę. Więc... Uderzające wrażenie to robi. Magenta jest zdecydowanie... Mogę przeklinać? Tak, czy... Dobrze. Magenta jest zdecydowanie najbardziej wyjebanym kolorem z cmyku. I generalnie jest bardzo niedoceniana. Magenta kopie dupy, tak. Każdy wie o tym. Szczególnie niemiecka magenta z kosmosu.